Szanowni Państwo, rząd Beaty Szydło i Posłowie Prawa i Sprawiedliwości pracują w tej chwili nad projektem ustawy dotyczącej tak zwanego podatku sklepowego. Ten podatek sklepowy Pierwotnie miał dotyczyć powierzchni handlowych, teraz ewoluował w stronę podatku od obrotów, podatku progresywnego, który ma dotykać całego rynku handlowego w Polsce, całej sieci detalicznej, czyli zarówno wielkich sieci zachodnich, zagranicznych i polskich małych sklepów. To dobrze, że ten podatek wchodzi, dlatego że przynajmniej częściowo uporządkuje sytuację na polskim rynku, będzie chronił polskich małych sklepikarzy przed inwazją. Wielkich sieci, które i tak zdominowały, myślę, że w 80% polski rynek handlu detalicznego. Warto przy tym pamiętać, żeby nie obciążać jednak hurtowni, bo hurtownie nie są sklepami. A z tego, co słyszałem, to projekt ustawy konsultowanej społecznie w tej chwili przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i posłów Prawa i Sprawiedliwości może też dotknąć hurtowni. Warto pamiętać, że hurtownie to nie są sklepy. Hurtownie zaopatrują sklepy głównie właśnie polskie, małe, małe polskie sklepy osiedlowe. I w momencie kiedy on dotknie hurtowników, tak naprawdę sklepikarz będzie musiał zapłacić podatek dwa razy, dlatego że zapłaci raz od swojego małego obrotu, a dwa będzie miał wliczony podatek w cenach produktów, które sprzedam hurtownik. Więc warto rozważyć opcję taką, żeby zwolnić z tego podatku hurtowników, bo jednak nie jest to handel detaliczny. To po pierwsze. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to plany, które już snują, gdzieś dociera do mnie informacja na ten temat, już snują sieci handlowe, żeby obejść podatek handlowy, który zostanie nałożony przez Prawo i Sprawiedliwość od obrotów, żeby nie płacić wielkich podatków od wielkich obrotów, a taka sieć Biedronka na przykład, która w Polsce jest największą siecią handlową i ma obroty na poziomie dzisiaj, na poziomie 34 miliardów złotych, będzie miała duży, twardy orzech do zgryzienia. Są plany wśród tych zachodnich sieci, żeby podzielić swoje, swoje struktury na bardzo małe spółeczki, które będą wykazywały małe obroty, i wtedy będą płacili mały, mały podatek, podobny do podatków płaconych przez małych polskich sklepikarzy. Warto o tym pamiętać. Warto zwrócić uwagę na to przy tworzeniu ustawy. A więc, po pierwsze, nie obciążajmy podatkami hurtowników, a po drugie pomyślmy nad rozwiązaniem ograniczającym podział na małe podmioty gospodarcze wśród wielkich sieci handlowych.